Dziękuję, że znaleźli Państwo czas dzisiaj to popołudnie spędzić z nami i posłuchać świetnych historyków. Jest dobra okazja ku temu, żeby spotkać się, rozmawiać, ponieważ wyszła najnowsza książka poświęcona akcji Wisła. Zanim zgromadziliśmy się tutaj, zanim pytali nasi goście, mogli Państwo zobaczyć dzięki uprzejmości wydawnictwa Libra fotografie nieznane do tej pory, m.in. z Narodowego Archiwum Cyfrowego, z Archiwum Wojskowego, które też znajdują się w książce. Książka jest tutaj do nabycia, prezentowana i jeszcze książka wcześniejsza o przesiedleniach również profesora Pisulińskiego. Zanim przedstawię naszych gości, chciałabym też powiedzieć króciutko, jaka jest forma tego spotkania. A więc przy tak świetnych osobistościach, osobowościach, jakie tutaj mamy, po mojej lewej stronie dr Mariusz Zajączkowski, obok niego zaraz profesor Rafał Wnuk i obok niego profesor Jan Pisuliński. Będziemy rozmawiać, głównym punktem debaty, punktem wyjścia jest oczywiście akcja Wisła, czym właściwie była, jak na nią przez lata patrzyliśmy, jakie są nowe wydarzenia, jak powinniśmy ją, czy jak ją oceniamy. Oraz pewnie wyjdzie w tej dyskusji szereg innych wątków, kontekstów, które są związane z tym wydarzeniem historycznym, które miało miejsce w 1947 roku, ale nie tylko. Po około godzinnej, myślę, takiej rozmowie oddamy Państwu też głos. Zachęcamy Państwa do tego, żeby również dzielić się swoimi pytaniami, spostrzeżeniami i mam nadzieję, że wiąże się z naszymi gośćmi, między Państwem i nami dalsza część dyskusji. Serdecznie witam i cieszę się, że znalazł w swoich różnych obowiązkach czas konsul generalny Ukrainy w Lublinie, pan Pazdy Pawluk. Bardzo proszę też, żeby zechciał nam w takim razie otworzyć może to spotkanie i następnie przekażę głos kolejnej osobie. Dzień dobry, szanowni państwo, panie i panowie, szanowni państwo. Bardzo miło, że w Polsce idą takie spotkania, idą takie debaty. Byłem już na takich 5 takich spotkaniach i w Lublinie, i w Rzeszowie, i w Przemyślu, i w innych miastach Polski. I to mnie cieszy, bo my mamy wspólną historię. Ukraińcy, Polacy mają wspólną historię, dawną, długą historię. Byliśmy razem 650 lat w jednym państwie. To kawałek historii, to jest taka też prawda. I różne sytuacje między nami były oczywiście. I mieliśmy i dobre czasy, i złe czasy. I kłóciliśmy się i razem walczyli przeciw wspólnych wrogów. I to taka prawda jest. I ta sytuacja, którą mieliśmy w naszej historii na Wołyniu, co się było, odbyła się ta straszna tragedia, zginęło ludzi i jak z jednej, z drugiej strony oczywiście inni. I nie można liczyć, bo jest zabójstwo jednego niewinnego człowieka, to jest grzech przed Bogiem. Tak mówił Jan Paweł II, nasz papież wspólny oczywiście. I później mieliśmy tę sytuację, którą teraz mamy spotkanie i z akcją Wisła. I każdy ma swoje rany, każdego boli, te bolią te rany. Polaków bolią rany, co odbywało się przeciw nich, przeciw ich narodu. Ukraińców bolią inne rany, które odbywały się przeciw nich tak samo. I to jest taka prawda. I my nie powinni zapomnieć, oczywiście, swojej historii, nie Ukraińcy, nie Polacy, nie ty dobry czy zły, kawałki tej historii, które były między nami, powinniśmy pamiętać i tych ofiar powinni pamiętać i modlić się na cmentarze i pomniki stawić. Powinni. My nie mamy prawa zapomnieć. Ale powinni patrzeć na przyszłość. To jest moje takie zdanie, bo cały czas nie możemy się kłócić. Znowu co, zabijać drug druga, znowu zabijać, znowu palić domy i tak. Ja myślę, że tego niepotrzebne. My powinni budować wspólny Europę, nasze wspólne przyszłość, naszą wspólną między Polską, Ukrainą, między naszymi młodymi ludźmi, bo młodzież nasza powinna być razem w wspólnej Europie. To jest moje zdanie. I my mamy teraz też tragedię, mamy na wschodzie Ukrainy, tam idzie nas walka, tam agresor rosyjski zabije Ukraińców, niewinnych ludzi też giną, bo żołnierze oczywiście, no, też szkoda, bo oni młodzi ludzie też giną, ale tam też giną i dzieci, i niewinni też ludzie. Taka sama sytuacja. I ja każdemu mówię, że ktoś nakręca nowy, tam jakiś nowy eskalację, jakąś nową ten. Ja mówię, słuchajcie, możecie pojechać ze mną na wschód Ukrainy, ja was odwiozę. Zobaczycie, co tam się dzieje. Czy wy chcecie tego? Czy wy chcecie, żyjecie w spokoju? W
Wy macie co jeść, gdzie spać, odpoczywacie, macie robotę, a tam ludzie tego już nie mają. I nie wiadomo, kiedy znowu będą mieli. Czy oni wrócą do swoich domów? Nie wiadomo. To robimy wszystko, żeby nasza przyszłość była w pokoju, przyjaźni. Ja jeszcze raz mówię, ja rozumiem, że każdego może te rany bolą i oni nie mogą tego tak zapomnieć, się wybaczyć. Ja to rozumiem. Ale jeżeli my chrześcijanie, to my powinni jeden drugiemu wybaczyć. Powinni. Nie my na górze. I tylko Bóg może nas sądzić, co my robili, no nie my, a nasze, to jest tak, ojcy nasze, dziadki nasze, co oni robili, czy dobre, czy złe. No jest taka prawda, no nie ma innego wyjścia u nas. Ja jeszcze raz wszystkich zapraszam do dyskusji oczywiście, do mówić prawdę drugiego, powinniśmy to robić, ale powinni wszystko robić, żeby nasza przyszłość była w pokoju i było wspólne nasze życie Ukraińców, Polaków, Polskie, a Ukrainy. Bo ja jako przedstawiciel państwa ukraińskiego oficjalnie bardzo dziękuję wszystkim Polakom, wszystkim rządom, prezydentom. W ciągu 25 lat, jak my otrzymaliśmy niepodległość, Polska pokazała, pierwsza wyznała naszą niepodległość i w ciągu 25 lat pomagajcie nam Polacy, żeby my i na międzynarodowej arenie byli jak to członkami tej Unii wspólnej międzynarodowej i w ciągu tej rewolucji naszej dwóch pomagaliście nam jako Polacy. I teraz jak wojna, mamy wojnę z Rosją, też pomagacie. Ja od państwa ukraińskiego bardzo, bardzo dziękuję Polsce i wszystkim Polakom. I mam nadzieję, że w przyszłości między nami więcej nigdy w życiu nie powtórzy się ni Wisła, ni Wołyń, ni inne rzeczy, które były w naszej historii. Życzę wam dobrej pracy, dobrej debaty. Bardzo dziękuję panie konsulu. Właśnie takie spotkanie są po to, aby wzmacniać nasz dialog polsko-ukraiński i właśnie z tego powodu się tutaj znaleźliśmy, bo jednak odczuwamy potrzebę, że należy powiedzieć o tym, porozmawiać ze specjalistami, bo odczuwa się ciągle konflikt pamięci, nie tylko konflikt pamięci polsko-ukraińskiej, ale także różnych grup, środowisk społecznych, które na różny sposób pamiętają te, między innymi te wydarzenia. Wstępnie, króciutko dla Państwa, którzy być może nie zdążyli zorientować się, doczytać biogramów, bardzo krótko, chociaż zechciałabym, żeby Państwo wiedzieli, jak z ważnymi gośćmi mamy dzisiaj do czynienia. Profesor Jan Pisuliński przyjechał do nas z Rzeszowa. Jest historykiem, który w zasadzie jest szczególnie związany z Wydziałem Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tam w 2000 roku zrobił doktorat, w 2012 roku jest szefem Zakładu Historii Najnowszej. Z książek, z zainteresowań badawczych poza historią tego okresu, fragmentu historii są to również Dzieje dyplomacji polskiej, polsko-ukraińskie relacje XX wieku, prawa człowieka, napisał m.in. monografię o Petlurze. Książka, o której wspominałam, poza tą, która się właśnie ukazała, Akcja Specjalna Wisła, jest również tutaj do nabycia, Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w latach 44-47. Członek redakcji Nowej Ukrainy, członek powstałego w 2015 roku Forum Polsko-Ukraińskiego, Forum Historyków, wybitny szachista. Profesor Rafał Gnuk, nie szachista, jak tutaj podpowiada. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Od prawie 10 lat pracował jako naczelnik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Lublinie. Pamiętam, akurat miałam możliwość po raz pierwszy poznać, przychodzić, podpytywać się o pomoc wówczas. Wykładowca od 2008 roku w Instytucie Historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Piastował funkcję kierownika działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej. Jest jednym z ważniejszych tutaj autorów wystaw, która w tym muzeum w Gdańsku została zaprojektowana, pomyślana. Członek fenomenalnego półrocznika historycznego Pamięć i Sprawiedliwość. Złoty czas, powiedzmy, mogę powiedzieć, tak, kiedy był pan tutaj redaktorem. Wyróżniony książką, specjalnie ją przyniosłam, bo jeszcze nie mam dedykacji, później poproszę. Wspaniała książka, Wojna po wojnie, wyróżniona. Pan Rafał jest współautorem książki, wyróżniona między innymi nagrodą Jerzego Giedroycia. Oraz obok mnie dr Mariusz Zajączkowski, historyk i politolog.
adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pracownik oddziału Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, członek powstałego wspomnianego już w 2005 roku forum polsko-ukraińskiego forum 15 roku historyków. Opublikował m.in. książki Giedroycia Ukraina, Ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia, Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939-44. Mam nadzieję, że niedługo będziemy promować pod znakiem Króla Daniela. Świetna monografia, część dalsza, właściwie część druga pracy doktoratu. Pod tytuł Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, Frakcja Bandera i UPA na Lubelszczyźnie, za którą został, za ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie został wyróżniony nagrodą imienia profesora Tomasza Strzembosza, zresztą z tej szkoły też związany z profesorem Fodnym. Bardzo dziękujemy za przybycie i poprosiłabym teraz o słowo wstępne naszego współorganizatora, bo jest to spotkanie współorganizowane przez wiele podmiotów, co świadczy o też takim potencjale społecznym i potrzebie porozumiewania się. Księdza Batrucha, prezesa Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, inicjatora wielu wspaniałych inicjatyw właśnie promujących ideę dialogów, przełamujących różne stereotypy. Jedna z nich to Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa, gdzie granica, nawet ta fizyczna, jak rzeka Bóg, przestaje istnieć. Drogi księże, czy zechciałby takie słowo wstępne nam tutaj zgromadzone? Bardzo cieszę się z dzisiejszego spotkania i dziękuję za obecność Państwa. A przede wszystkim dziękuję za to, że przyjęli zaproszenie tak zacni prelegenci. Gromadzi nas dzisiaj wydarzenie, które jest szczególne, bo po II wojnie światowej, po jej zakończeniu, w Europie Środkowo-Wschodniej, dokładniej w południowo-wschodniej Polsce, doszło do bezprecedensowej historii próby stworzenia nowego państwa ateistyczno-komunistycznego z zastosowaniem represji, które miały doprowadzić do wykorzenienia tożsamości i odrębności wyznaniowych oraz narodowych z życia społecznego. To nie dotyczyło tylko i wyłącznie Ukraińców. Jednym z elementów tej walki były czystki etniczne i przymusowe deportacje ludności cywilnej, ale w różnych kierunkach, oraz represje zastosowane wobec osób o odmiennych poglądach. Przykładem właśnie takiego działania była ta specjalna akcja wojskowa pod nazwą Wisła, w ramach której na mocy uchwały Prezydium Rady Ministrów z 24 kwietnia 1947 roku władze komunistyczne PRL dokonały w ciągu 3 miesięcy przymusowego przesiedlenia 140 tysięcy osób z rodzinnych miejscowości, likwidując wszelkie przejawy działalności obywatelskiej, w tym, na co chciałbym zwrócić uwagę, struktur Kościoła grecko-katolickiego oraz pozbawiając swoich obywateli majątku, siedzib i świątyń. Święty Jan Paweł II podczas spotkania z mniejszością ukraińską w Przemyślu 2 czerwca 1991 roku wyraził się o tych dramatycznych wydarzeniach w następujący sposób. Wielkiego uniżenia zaznał Kościół grecko-katolicki w okresie powojennym. Wszyscy biskupi znaleźli się w więzieniach. Księży i wiernych aresztowano i skazano na dożywotnią poniewierkę. Odebrano wszystkie cerkwie i zniszczono wszystkie struktury. Odebrano mu nawet prawo do własnego imienia. Imię tego kościoła pojawiało się publicznie tylko wtedy, gdy rzucano nań oszczerstwo. I trzeba Boga wielbić za to, że ani jeden z biskupów nie zaparł się swojej wiary, mimo że prześladowcy bardzo się o to starali. W obecnym roku przypada 70. rocznica tych tragicznych wydarzeń, które jednak wpisane są wbrew zamiarom oprawców
również piękne stronnice wsparcia i współpracy między obywatelami Polski o tożsamości łacińsko-polskiej i bizantyjsko-ukraińskiej, pokazujące piękny przykład budowania jedności kultur i języków. Pragnę ze swojej strony wyrazić wdzięczność tym osobom, które na przestrzeni powojennych dziejów, narażając swoje dobre imię, stawiali się w obronie praw mniejszości ukraińskiej, której losy w sposób szczególny splotły się z dziejami Polski, właśnie w tym najtrudniejszym również okresie terroru państwowego po II wojnie światowej. Dzięki otwartości i życzliwości wielu działaczy opozycyjnych, osób duchownych, rozproszeni po całej Polsce i skazani na niebyt Ukraińcy mogli doświadczać wsparcia duchowego i moralnego, tak bardzo ważnego w tym trudnym okresie, z wszechobecną i dociekliwą służbą bezpieczeństwa oraz cenzurą, która zakazywała rozpowszechnianie informacji o Ukraińcach w pozytywnym kontekście. Pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczyniali się i czynią to również obecnie do pojednania między Polakami i Ukraińcami. Ze swojej strony, jako przedstawiciel mniejszości ukraińskiej, chciałbym przeprosić i zarazem prosić o przebaczenie Polaków, tu obecnych i nieobecnych, którzy doznali jakiegokolwiek cierpienia ze strony Ukraińców, w tym również ze strony osób duchownych. Ciepłymi uczuciami ogarniam wszystkich życzliwych nam historyków, dziennikarzy, działaczy społecznych, zarówno zmarłych, jak i żyjących. Wdzięczną pamięcią obejmuję kardynałów Augusta Chlonda, Stefana Wyszyńskiego, Józefa Glemba, którzy pełnili obowiązki prymasów Polski, równocześnie byli delegatami Stolicy Apostolskiej dla grekokatolików sprawami ordynariuszy. To dzięki nim i za ich pośrednictwem niezłomni wikariusze generalni, jak ksiądz Bazylii Hrynek, ksiądz Stefan Dziubyna, ksiądz Józef Adromanyk, ksiądz Jan Martyniak, mogli informować Watykan o aktualnej sytuacji i potrzebach duszpasterskich wiernych oraz wysuwać postulaty wobec reżimu władz komunistycznych, domagając się legalizacji kościoła grecko-katolickiego w Polsce. Wielu świeckich duchownych swoją postawą i wolą współdziałania spowodowało, iż często nieformalne struktury mniejszości ukraińskiej nie zostały całkowicie zlikwidowane, a oficjalne roczniki watykańskie Annuario Pontificio podawały nieprzerwanie informacje o istnieniu kościoła grecko-katolickiego w Polsce. Wdzięczny jestem środowisku akademickiemu uczelni lubelskiej, w których w latach dyktatury PRL-owskiej pracowało z wielkim poświęceniem i na różne sposoby okazywało swoją solidarność i wsparcie. Jak tu nie wspomnieć zmarłego w ubiegłym roku profesora Michała Łysiowa, uznawanego przez bezpiekę za niebezpiecznego nacjonalistę i wroga ustroju. Za wszelkie dobro i życzliwość, jakiej doświadczaliśmy za sprawą działaczy społecznych i wychowawców związanych z lubelskim seminarium duchownych przez dziesiątki lat, wielki szacunek się należy wszystkim, którzy wspierali zepchniętych na margines z etykietką bandyty Ukraińców i prowadzili różne formy współpracy. Dzięki takim ludziom i ich postawie w ciężkim okresie komunizmu możliwe było przetrwanie oraz późniejsza odbudowa zniszczonych struktur. Obecne czasy stawiają przed nami nowe wyzwania oraz możliwości współpracy. Społeczeństwo ukraińskie w wyniku odbywającej się transformacji ustrojowej poniosło w ciągu ostatnich lat wiele ofiar cierpienia. Ale mimo to cały czas pragnie zmian i nadal widzi swoją przyszłość we współpracy z państwami Unii Europejskiej, w tym w szczególny sposób z najbliższymi sąsiadami, jakimi są Polacy. W wyniku aneksji Krymu i działań wojennych na Donbasie wiele osób straciło cały swój dorobek życiowy i musiało wyemigrować. Część straciła swoich bliskich. Wiele osób zostało rannych i poszkodowanych. W związku z tym ich sytuacja ekonomiczna w kraju stale się pogarsza. Ponad 1 000 000 obywateli Ukrainy
wśród nich większość stanowią chrześcijanie tradycji wschodniej, wyruszyło w poszukiwaniu nowych możliwości w Polsce, gdzie na ogół spotykają się z ciepłym i życzliwym przyjęciem zarówno ze strony uczelni, pracodawców, jak i władz lokalnych. W zaistniałej sytuacji zabezpieczenie potrzeb kulturowych w ojczystym języku i rodzimej wschodniej tradycji może okazać się dla tych osób bezcennym wsparciem moralnym ich trudnej sytuacji życiowej. Jako mniejszość wyznaniowa i narodowa żyjąca w Polsce od zawsze staramy się wyjść naprzeciw potrzebom obecnej imigracji z Ukrainy. Liczymy w tym względzie na dalszą współpracę oraz wzajemną wymianę doświadczeń, aby w ten sposób pokazać, jak bardzo dużo nas łączy i jak wiele podobnych kwestii społecznych możemy rozwiązywać wspólnie. Potrzeby są ogromne, a możliwości niestety ograniczone. Dlatego każdy okazywany gest życzliwości i wsparcia dla inicjatyw i kroków zbliżających dwa sąsiednie słowiańskie narody jest niezwykle ważny. W sytuacji, gdy państwa europejskie szukają dróg wzajemnego porozumienia i zbliżenia na płaszczyźnie polityczno-ekonomicznej, Polacy i Ukraińcy mogą to uczynić poprzez budowanie jedności w różnorodności tradycji, kultur i języków o wspólnych korzeniach słowiańskich, zachowując wobec siebie szacunek i poszanowanie własnej odrębności. Już na zakończenie chciałbym się zwrócić w sposób szczególny do naszych dzisiejszych panelistów. Pani Aleksandry Zinczuk oraz ekspertów profesora Pisulińskiego, profesora Wnuka, doktora Zajączkowskiego. Szanowni Państwo, proszę, przyjmijcie moje serdeczne wyrazy szacunku i wdzięczności za Wasze działania na rzecz poznawania naszych wspólnych dziejów, za rzetelny warsztat badawczy oraz świadectwo kultury osobistej i humanizmu połączone z najwyższym poziomem obiektywizmu naukowego w poszukiwaniu prawdy historycznej. Życzę wszystkim obecnym konstruktywnej debaty, aby pamięć o trudnej przeszłości nas zbliżała, a nie oddalała. Świadectwo pewne. A propos świadectw, kiedy Państwo wchodzili tutaj, przygotowaliśmy dla Państwa świadectwa, historię osób, które wspominały m.in. akcję Wisła. I chciałam się zwrócić na początek do profesora Jana Pisulińskiego, ponieważ często ci świadkowie mylili daty nawet. Akcja Wisła to była dla nich 46 rok, 44 rok. Proszę powiedzieć, jak w zasadzie było, czym była akcja Wisła? Jaką operacją? Przez kogo była przygotowana? W jakim czasie miała miejsce? Takie główne wytyczne, kto padł ofiarą akcji Wisła i jakie to były też narodowości, nie tylko byli to Ukraińcy, powiem. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o akcję Wisła, to ona miała różne nazwy. Początkowo nazywała się akcją specjalną Wisła, tak ją pierwotnie nazwali w nomenklaturze wojskowi swojej. Tak ją nazwali i taki projekt akcji specjalnej w pierwotnej nazwie Wschód przygotowano i przedstawiono 16 kwietnia przy okazji zatwierdzenia zmienionej nazwy na akcja specjalna Wisła. W sumie później oczywiście używano skrótowej nazwy akcja Wisła, akcja ukraińska, spotyka się w dokumentach, czy akcja W, jeszcze bardziej skrótowo. Akcja ta trwała moim zdaniem od 20 kwietnia 1947 roku. Wówczas rozpoczęła swoje działania grupa operacyjna Wisła, właśnie powołana do realizacji tej akcji. Akcja skończyła się 31 lipca 1947 roku oficjalnie, natomiast właściwie grupę operacyjną Wisła rozwiązano kilka dni wcześniej i przekazano lokalnym dowództwom okręgów wojskowych kierowanie dalszymi działaniami. Z tym, że trzeba tutaj też zaznaczyć, że późniejsze przesiedlenia ludności
ukraińskich, głównie z terenów Lubelszczyzny, ale też na przykład z województwa krakowskiego, które ciągnęły się aż po 50-51 rok, jakkolwiek były to przysiedlania stosunkowo niewielkie w stosunku do tych trwających w czasie akcji Wisła, również podciągano pod, pod kategorię akcji Wisła, tak można powiedzieć, że trwała przesiedlenia trwały dłużej. Czy była ta akcja? Otóż założeniem decydentów, którzy podjęli decyzję o tym, a więc Państwowej Komisji Bezpieczeństwa, to był taki organ, który został powołany w 1946 roku do koordynowania walki z podziemiem zbrojnym, zarówno polskim, jak i ukraińskim. W założeniach celem była likwidacja podziemia ukraińskiego wciąż funkcjonującego w Polsce. W ramach tej likwidacji miano przesiedlić ludność ukraińską. Wszystkie w pierwotnej wersji akcji, wszystkie odcienie ludności ukraińskiej, jak to określono, z Lemkami włącznie, oraz ludność oraz rodziny mieszane polsko-ukraińskie, a także Polaków, którzy pomagali ukraińskiej powstańczej armii. Później złagodzono trochę te wymogi, ponieważ oznaczały one właściwie wysiedlenie wszystkich i w późniejszych rozkazach w maju, czerwcu pojawiają się już przesiedlenie ludności ukraińskiej oraz tej części ludności mieszanej, czyli polsko-ukraińskich rodzin, które współpracują z podziemiem. Także można powiedzieć zredukowano. Faktycznie jednak do końca kryterium było stosunkowo nieostre, kryterium przesiedleńcze i w praktyce przesiedlono nie tylko osoby uznawane za Ukraińców, ale też osoby, które uznawano w meldunkach jako rodziny polskie. Także nie tylko rodziny mieszane, rodziny polskie również. Moim zdaniem, według moich szacunków opartych częściowo na źródłach, ale tutaj te kategorie nie były wyodrębnione w zestawieniach zbiorczych, przesiedlono być może nawet kilkanaście tysięcy Polaków. Zarówno byli to polscy członkowie rodzin polsko-ukraińskich, jak to można określić, bo kwestia tożsamości na pograniczu jest kwestią naprawdę trudną, złożoną, jak i rodziny czysto polskie. Także w sumie około 10, w przypadku Lubelszczyzny to było nawet około 10%, jak podawała kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Także w praktyce przesiedlano nie tylko w celu likwidacji podziemia ukraińskiego, ale przesiedlono również z terenu, gdzie podziemie ukraińskie, o czym władze wojskowe doskonale zdawały sobie sprawę, przynajmniej od pewnego momentu, czyli gdzieś od maja. Czyli od mniej więcej w połowie już akcji Wisła, czy z terenów, w których podziemie ukraińskie w ogóle nie działało. I było to realizacją podjętej jeszcze wcześniej, przed rozpoczęciem akcji Wisła, przed powołaniem grupy operacyjnej Wisła, decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, czyli kierowniczego organu komunistów, w którym w dzień po śmierci generała Karola Świerczewskiego, wiceministra obrony narodowej, który zginął w zamachu w zasadzce zorganizowanej przez podziemie ukraińskie, w dzień po tym zamachu w ramach represji, co wyraźnie podkreślono w protokole posiedzenia Biura Politycznego, przewidywano przesiedlenie całej ludności ukraińskiej.